Na początku tygodnia przyjechała do Konina, a dwa dni później już zagrała w swoim pierwszym rozegranym w barwach Medyka Polo Market Konin meczu 1/8 Pucharu Polski w Częstochowie. Jak to możliwe? Dokonałem cudu dzięki przychylności paru osób i ze związku i pana posła, że ona już wczoraj zagrała i nikt jeszcze o tym nie wie. Zagrała aż 30 minut i myślę, że jeżeli poradzi sobie z mentalnością polską i jeżeli poradzi sobie z naszą pogodą, taki mamy klimat, to będzie to ogromne wzmocnienie w nowym sezonie dla Medyka Polo Market Konin. A chodzi o Sashanę Campbell, która jest najnowszym nabytkiem konińskiego klubu. Jej debiut wypadł doskonale, o czym opowiadał trener Roman Jaszczak podczas konferencji prasowej prezentującej zawodniczkę. Wyszła na boisko w 61 minucie i jeśli mógłbym ocenić ten występ, to problem był tylko z komunikacją, ponieważ odbyła tylko jeden trening po 30-godzinnej podróży z drużyną. Natomiast w kilku akcjach pokazała naprawdę duże umiejętności indywidualne. Wczoraj grała na lewym wahadle. Zaraz po wejściu, dosłownie po 10 sekundach, wyprzedziła dwóch obrońców, oddała strzał głową, troszeczkę nad poprzeczką, ale było to dobre zagranie. Potem fantastycznie zachowała się na skrzydle, po zwodzie w lewo ominęła obrońcę i próbowała lobować bramkarza na długi górny róg, trafiła w poprzeczkę, a na koniec popisała się znowu indywidualnymi umiejętnościami w ofensywie. Minęła trzech obrońców i oddała strzał tuż przy słupku. Także te trzy akcje zrobiły na mnie wrażenie i jak do tego dojdzie dobre przygotowanie motoryczne, a przede wszystkim jak pozna filozofię naszej gry, naszą taktykę i będzie już w sposób dobry komunikowała się z drużyną, będzie to jedna z najlepszych piłkarek Medyka Polo Market w przyszłym sezonie. Jestem tego pewien. Ta 31-letnia zawodniczka jest reprezentantką Jamajki, zaś w ostatnim sezonie grała w Izraelu. Jak to się stało, że trafiła właśnie do Konina? 10 lat temu to Roman Jaszczak szukał piłkarek, czy 15, były to głównie piłkarki za wschodniej granicy, czyli Białorusinki, Ukrainki, ale podstawowej numer 6 z Ukrainy. A dzisiaj to menedżerowie proponują piłkarki, przysyłają nam dziesiątki filmików, dziesiątki propozycji. Próbujemy dobrać tak, aby jak najlepiej pasowały do naszej drużyny, ale tak naprawdę próbujemy dobrać tak, żeby było nas stać na te piłkarki. Natomiast Sashana jest bardzo obiecującą zawodniczką, choć do tej pory grała w innej taktyce. Pokładam w niej duże nadzieje, ponieważ na pierwszej rozmowie we wtorek tutaj w biurze rozmawialiśmy dużo o taktyce, czyli do jakiej taktyki była przyzwyczajona. No niestety jest tam trochę inaczej, bo w reprezentacji Jamajki grali w ustawieniu 4-4-2. My teraz preferujemy ustawienie 3-5-2, ale może zagrać na każdej skrajnej pozycji, czyli może zagrać lewego lub prawego obrońcę i może zagrać lewego lub prawego skrzydłowego. U nas to się nazywa wahadło. Dziewczyna wczoraj pokazała, że pomimo braku komunikacji wie, kiedy trzeba wrócić, wie, kiedy trzeba przyspieszyć, a przede wszystkim prezentuje bardzo duże indywidualne umiejętności techniczne. Podczas spotkania z dziennikarzami Sashana opowiedziała trochę o sobie. To jest mój trzeci profesjonalny klub. Grałam wcześniej w Islandii i grałam w Izraelu. Zdobyłam w poprzednich klubach 34 puchary mistrzostw kobiecej piłki nożnej. Mam nadzieję, że dla Medyka będę mogła być dobrą zawodniczką i wzmocnieniem dla drużyny. Zrobię wszystko, aby pomóc Medykowi osiągnąć najwyższe cele i oczywiście zdobyć jakieś trofeum. Sashana zauważyła, że w Polsce jest zimno, ale bardzo jej się tu podoba. Smakuje jej także polskie jedzenie. Swój drugi mecz w barwach konińskiego klubu Jamajka rozegra w najbliższą sobotę i tym razem spędzi na murawie dużo więcej czasu.